Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jakby ktoś poprosił jakiegoś naukowca, inżyniera, lekarza, żeby zbudował takiego politycznego Frankensteina, takiego politycznego republikanina, no to w jego laboratorium on by zbudował mniej więcej, że byłby biały, że byłby w średnim wieku, że byłby chrześcijaninem, żeby by się urodził w Ameryce, miałby ukończoną szkołę średnią albo może uniwersytet w wieku 50-60 lat, no i by żył na południu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, taka jest wizja, tak przedstawiają lewacy, że republikanie, no to to jest wściekły, biały chrześcijanin w średnim wieku, czy tam zdenerwowany. No dlaczego tak jest? No jest to propaganda lewacka, no ale w moim wypadku, no zgadza się, poza urodzeniem w Ameryce, no to mniej więcej to się zgadza. No i ludzie właśnie z takimi przymiotnikami, można powiedzieć, no to popierali Reagana, popierali Trumpa, cały czas ta republikańska, konserwatywna strona, no to się sprowadza w zasadzie do Bóg, honor i ojczyzna, tak? To się sprowadza do rodziny, czyli Bóg, honor, czyli jakaś taka uczciwość, chęć pracy, płacenie normalnych podatków, nie życie na kosz innych, ojczyzna, no to szacunek dla flagi amerykańskiej, szacunek dla historii amerykańskiej, szacunek dla tradycji. No lewacy nie mają niczego, lewacy nie chcą rodziny, lewacy nie chcą uczciwości, lewacy nie chcą pracować, lewacy nienawidzą Ameryki, także to są te dwie strony, no i mniej więcej biali w średnim wieku chrześcijanie mają to, na wszyscy inni zasadniczo, no to nienawidzą. Biją ludzi w Ameryce za to, jeżeli ktoś ma czapeczkę z flagi amerykańskiej, tak? To już jest powód do pobicia przez bandziorów. No i można się zastanowić, czy to jest koniec partii republikańskiej. No nie jest to koniec, no bo jednak konserwatyści są w każdym kraju. Ludzie, którzy nie mają, powiedzmy, różnic koloru skóry, no to zawsze są ludzie, którzy są za socjalizmem, za społecznym, za państwową ingerencją i zawsze są ludzie za inicjatywą prywatną, za indywidualnością, za pojedynczym człowiekiem. Za każdym razem, kiedy demokraci czy republikanie przegrywają, to zastanawiają się, skąd wziąć tych ekstra wyborców, tak? No bo to zawsze brakuje tam minimalny. W Ameryce akurat no, jest jakieś szaleństwo, to jest tam 1-2,5% różnica i cały stan przechodzi, powiedzmy, w ręce prezydenta tej drugiej partii. No całe szczęście, że jest jeszcze kongres, że jest Izba Reprezentantów i Senat. Barack Obama podniecił, czy zachęcił, czy był atrakcyjny dla bardzo wielu białych, którzy mieli ukończone studia. No ale dlaczego tak jest? No wszyscy, cała budżetówka, ludzie po studiach, no to oni są, można powiedzieć, panami społeczeństwa. Oni trafiają na uniwersytety, oni trafiają do urzędów, oni trafiają do radia, telewizji.
oni trafiają do polityki, no oni są takimi, powiedzmy, panami całego narodu i przekonują tych, którzy nie są w tej budżetówce, którzy nie są w dobrze opłacanych przez podatki instytucjach, że socjalizm jest dobry. No i głosują. Ludzie, którzy mają wyczucie, co jest dobre, co nie jest dobre, no to raczej socjalistami nigdy nie będzie. Nie będą. Trump właśnie miał duże poparcie ludzi. Terytorialnie to 90%, 95% ziemi amerykańskiej głosowało za Trumpem. Głosowały tylko wielkie miasta. Na około Waszyngtonu 190 mil, czyli 350%, to tam są sami demokraci, sami socjaliści, bo to są sami urzędnicy. We wszystkich miastach, gdzie są stanowe uniwersytety, tam głosują sami socjaliści. Tam jest po prostu socjalizm. Wszędzie tam, gdzie żyją z podatków, wszędzie tam, gdzie te grupy żyją z całego kraju, to oni są socjalistami. Cały kraj składa się, no jest w wypadku studentów, no to jest ciekawe, że Biden obiecuje wyeliminowanie długów studenckich. Także jeżeli ktoś brał jakieś kursy picia wina czy grania na wiolonczeli i narobił sobie długów na 50, 100, 200 tysięcy dolarów, no to Biden mu odpuści. A robotnik czy chłop gdzieś tam w środku, w Ameryce peryferyjnej, w Ameryce B, płaci podatki właśnie, żeby ten student miał szkołę za darmo, a syn robotnika czy chłopa, niestety nikt mu nie odda, no bo nie miał szansy pójść na te studia. Także wybrano Trumpa, dlatego że on podszedł ostro do spraw emigracyjnej, czyli tej dzikiej emigracji, która nie istnieje. Nie istnieje dzika emigracja ani w Kanadzie, ani w Australii, ani w Meksyku nie istnieje. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Ameryki, w Meksyku, żeby uzyskać, żeby zostać nielegalnie, to jest praktycznie niemożliwe. Ta formuła w 2016 roku Trumpa, no to pozwoliła, pokazała, że ludzie go poparli. Dużo ludzi go poparli. W 2020 roku 72 miliony poparło emigranta, no ale niestety troszeczkę odsunęło się dużo białych, szczególnie facetów na przedmieściach. No i oni sobie tłumaczyli, że on dzieli. No nikt tak nie dzielił jak Barack Obama. Barack Obama po prostu zrobił z rasizmu swoją trampolinę, swoją odskocznię do wszystkiego. Biden był wybierany, tak jak wspomniałem, we wszystkich tych metropoliach, szczególnie uniwersyteckich. Republikanie muszą się, tak samo jak i demokraci, socjaliści. Jutro postaram się zrobić filmik o tym, co się dzieje, czy co się będzie działo, czy co się działo z demokratami. No i teraz jest pytanie, co będzie w 2024 roku, tak? No bo 2024 nadchodzi dosyć szybko. I teraz widać właśnie to podzielenie. Ta budżetówka z wyższym wykształceniem na lewicy, no i poparcie masy, która nie pracuje, i klasa średnia tutaj konserwatystów. No bo w zasadzie demokracja starała się zrównać wszystkich, a prawda jest taka, że zawsze jest klasa wyższa, klasa średnia i klasa niższa. I teraz jeżeli klasa ta najwyższa, czyli ci budżetówka, koledzie, uczelnie, prasa, telewizja, rząd i tak dalej, jest w stanie przekonać tą klasę najniższą, tą
pasożytniczą, można powiedzieć, bo oni więcej biorą niż dają, no to te dwie grupy są w stanie załatwić tą środkową klasę, która zaczyna się zmniejszać, no bo ona najwięcej płaci podatków. Ich jest, oni w zasadzie muszą utrzymywać i tą górkę, i ten dół, no ale tutaj tych głosujących, kto ma płacić podatki, no to super góra i super dół zawsze przegłosują ten środek, no i ten środek coraz bardziej się rozwala. No i to są ciężko pracujący ludzie. No nie wszyscy mogą mieć wyższe wykształcenie. Nie wszyscy dostaną się do radia, telewizji, prasy, internetu, uczelni, polityki i tak dalej. Tak? To nie da rady. No nie da rady. Ci najbiedniejsi się nie dostaną, ta średnia klasa się nie dostaną, no ale ci na górce, są w zasadzie, wykorzystują cały system. W 1906 roku ilość ludzi po stronie konserwatywnej mających wyższe wykształcenie było 27%, no i podniosło się do 31% w 2019 roku, także to nie jest tak dużo. Demokraci, socjaliści w zasadzie wykształcili swoich urzędników państwowych i w 1906 roku to wśród demokratów było 23% z wyższym wykształceniem, czyli mniej niż wśród konserwatystów o 4%, no ale w 2019 już było 40%, tak, także, że po prostu te, co się stało, część z tych pożyczek studenckich, które Biden chce oddać, przez ostatnie 40 lat państwo powiedziało, że wszystkim będzie dawało pożyczki, bo będzie to gwarantowane przez rząd państwowy. No i co się stało? Właśnie wykształcili miliony tych socjalistów, wykształcili miliony tych ludzi, którzy walczą ze wszystkim, tylko się nie uczą. Tam nie ma nauczania na uczelniach. To wszystko kosztowało od groma, bo uczelnie podnosiły czesne tylko dlatego, że banki to gwarantowały. I teraz Biden uzyskał miliony, dziesiątki milionów naiwnych idiotów Lenina, którzy go wybierają i teraz im obiecuje oddać pieniądze. Także że to jest makabryczny plan. To był makabryczny, strasznie plan. Całe te zapalne sytuacje, no właśnie rasowe i emigracyjne, to jest takie, że republikanie, konserwatyści chcą, amerykańscy chcą kontroli granic, tak jak wspomniałem, Australia ma, czy Kanada. Komuniści, socjaliści mówią, nie, trzeba, przepraszam, napchać ludności nielegalnej i legalnej, bo oni zawsze będą głosowali. Także, że socjaliści, demokraci, oni zrozumieli, że potrzebują wykształcić grupę którzy będą pracowali w budżetówce, no i muszą mieć grupę, która zawsze będzie na nich głosowała. No i to w ten sposób się dzieje. Teraz najciekawsze, czy najbardziej dziwaczne to jest to, że biali są bardziej ekstremalni pod względem rasy niż czarni czy hiszpańskojęzyczni. Oni są biała społeczność wśród demokratów, oni są dużo bardziej lewaccy i bardziej zawzięci na temat rasy niż sami Murzyni, niż ci hiszpańskojęzyczni. Kiedy pierwsze 4 lata Obama był przy władzy w Białym Domu, no to większość Amerykanów jednak mówiła, że pilnowanie granic, no to była dobra rzecz. A teraz doprowadzili do tego, że po prostu przekonali dużą ilość użytecznych idiotów, że pilnowanie granic nie ma sensu. No i dużo ludzi mówi.
wszyscy marzyli, Martin Luther King marzył, że nikt nie będzie patrzył na kolor skóry, tylko na to, co jest w środku w człowieku. A teraz doprowadzili, szczególnie biali komuniści, doprowadzili do tego, że pierwsze, co trzeba robić, to trzeba patrzeć na kolor skóry. No i to jest smutne, że po prostu ten rasistowskie rozdzielenie w imię równości jest używane. No ale zmiany następują szczególnie w słonecznych rejonach, czyli w Kalifornii. W Kalifornii jest taki dystrykt 48, to jest Orange County, czyli hrabstwo pomarańczowe, czy pomarańczy. No tam średnia dochodu na rodzinę jest około 100 tysięcy dolarów, ma 19% Azjatów, 21% hiszpańskojęzycznych, no i tam 45% ludności w wieku powyżej 25% no to ma wyższe wykształcenie. No i tam wybrano Azjatkę, tam wybrano kobietę amerykankę koreańskiego pochodzenia, która walczy w Kalifornii z tymi wściekłymi podatkami. Ona powiedziała, że to do cholery jest niepodobne, to co Kalifornia po prostu chce opodatkować do śmierci wszystkich ludzi, którzy mają jakiekolwiek smykałkę do robienia pieniędzy i zarabiania. No i walczy przeciwko tym miastom, sanktuariom, gdzie w zasadzie nielegalni bandyci, kryminaliści i tak dalej mogą się ukrywać i nie są aresztowani. No i ją to doprowadza do wścieku. No ale ją wybrano. Normalni ludzie wybrali normalną kobietę, która normalnie chce po prostu żyć i w normalnym kraju. Druga sytuacja to była na Florydzie, 27 dystrykt. No i tam w zasadzie to bardzo duża grupa imigrancka, hiszpańskojęzyczna, średnia klasa, no i pracująca klasa, no i średni dochód na rodzinę to jest 60 tysięcy, no ale to był taka bardzo ostoja Amerykanów kubańskiego pochodzenia. Dużo tam przyjechało również z Wenezueli, z Kolumbii. No i oni mają takie normalne, zdrowe podejście, konserwatywne, mniej więcej Bóg, honor, ojczyzna. Nie zapoznali się z socjalizmem realnym, także uciekają od tego. No i wybrali kobietę Salazar, która właśnie jest z pochodzenia Kubanką. No i oni wiedzą, że po prostu socjalizm to jest makabryczny. Także Republikanie, dużo tych mniejszości kolorowych, tak, no bo namalowali białych nas jako takie jakieś diabły, no ale prawda jest taka, że konserwatyści są wśród Chińczyków z Hongkongu, czy nawet z komunistycznych Chin, no oni troszeczkę jeszcze parę im lat zajmie, no ale ludzie z Kuby, czy z Wenezueli, czy z Kolumbii, oni rozumieją, co to jest socjalizm, no i nie są nawet tak antyemigracyjni, oni po prostu uważają, że legalne przyjeżdżanie, czy zlegalizowanie pobytu, no to jest normalna sprawa, no i integracja. W Ameryce, w koloniach to byli protestanci angielscy, no ale później się przyjeżdżali. Katolików dużo przyjechało, z Polski przecież przyjechało, katolików z Niemiec, protestantów ze Szwecji przyjeżdżali, Żydzi przyjeżdżali, ludzie z Ameryki Południowej przyjeżdżali, wszyscy się mniej więcej integrowali, złączali w ten kociołek amerykański, no i jakoś żyli. Także Partia Republikańska w 2024 roku, no przypuszczalnie będzie miała takiego większego kopa, dużo miejsc w Senacie i w Izbie Reprezentantów, przypuszczalnie przeleci szybko, nawet za 2 lata. W 2022 roku będą głosowania, będą wybory te międzyprezydenckie. Dużo się zmieni. Te oszukaństwo, jeżeli się Bidenowi uda, to demokraci, socjaliści zapłacą nieprawdopodobną cenę za te oszustwa, za to wszystko, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, to ludzie będą głosować. Teraz za 2 lata będą głosować i za 4 lata. Do wojny domowej raczej nie dojdzie, do rozlewu krwi
nie dojdzie, nikt na to nie pozwoli. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję również, ale serdecznie zapraszam. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia. Dziękuję za to, że głosowałeś na Republikanów. Dziękuję za to, że głosowałeś na Trumpa. Za 4 lata głosuj na prezydenta republikańskiego. Za 2 lata głosuj, gdzie możesz. Międzyprezydenckie wybory są. Ludzie tam nie chodzą. No ale jednak wybierz się. Wybierz normalnych. Zdrowia.